Rozkład lustro dla wszystkich osób bez kontaktu. Dla osób, które mają jakieś problemy w związku, być może ciche dni, kryzysy, być może zerwali kontakt lub skończyli tą relację, tęsknią, wspominają, czekają również na jakiś krok partnera. Rozkład lustro dzisiaj w formie innej. Są tu karty rozmaite, czyli karty Lenormanda, Tarota, karty oraklu miłosnego, karty oraklu energetycznego. I zobaczmy, co te karty dzisiaj do nas przemówią, jak będą ze sobą tutaj w tej kombinacji przemawiać i z nami właśnie rozmawiać, czy będzie to rezonowało z Państwa sytuacją. Proszę napisać mi koniecznie w komentarzach wszystko, co rezonuje z Państwa historią. Bardzo to ważne, byśmy byli cały czas właśnie w takim dialogu. Ja tutaj staram się robić rozmaite rozkłady i tematy, a Państwo proszę o napisanie mi, czy wróżba rezonuje z Państwem, czy odnajdujecie Państwo w tym rozkładzie kart swoją historię. Chciałam powiedzieć, że to jest oczywiście czytanie kolektywne, więc rezonuje ono z każdym przynajmniej w jakiejś części. Oczywiście genialnie jest, jeśli takie czytanie kolektywne rezonuje z Państwem w 90 lub 100%, ale jest już to poprawne, jeśli rezonuje nawet w połowie, w 60, 70, 80%. Jeśli jakiś element tego czytania pasuje do Państwa sytuacji i możecie dzięki temu rozkładowi przemyśleć jeszcze raz tą sytuację, czy jakiś problem, czy rozwiązać to w jakiś sposób. Także każda wskazówka pasująca do Waszej osobistej sytuacji jest ważna, ponieważ możemy jeszcze raz ją zreflektować i na nowo przemyśleć plan działania. Karty przestrzegają nas również, by nie popełniać jakichś błędów. Dobrze, więc kochani, tak jak mówiłam, proszę o komentarze, feedback, proszę również o subskrypcję mojego kanału, jeśli jeszcze tego Państwo nie zrobili, by dostawać codzienne darmowe wróżby na różne tematy. Miłosne, szczególnie miłosne, ponieważ widzę, że właśnie takie czytania miłosne, rozkłady miłosne i wskazówki, rady, inspiracja, jeśli chodzi o sprawy emocjonalne, interesują moich subskrybentów i widzów najbardziej. Proszę również o lajki, czyli kciuki w górę i zaczynamy. Po stronie prawej, kochani Państwo, jest Pani lub osoba pytająca. Czyli strona prawa, te karty Lenormanda i to jest osoba pytająca, czyli Wy. Po stronie lewej jest mężczyzna lub osoba, o którą pytacie, za którą tęsknicie, z którą nie macie obecnie kontaktu. I ta osoba wygląda u mnie w talii tak. Po środku mamy karty rozmaite i jest to
tutaj opcja, co Was łączy. Dobrze, zacznijmy od Waszej strony i poziom głowy, czyli mentalny. Co Wy myślicie? Kochani, Wy pragniecie jakiegoś spełnienia marzeń, rozwiązania. Karta gwiazd mówi o tym, że chcecie coś wyjaśnić, że macie dużo oczekiwań jeszcze od partnera. Chcielibyście, by on coś Wam wyznał lub do czegoś się przyznał, by wyjaśnił z Wami sprawy, które przeszkodziły w komunikacji, które zaważyły na zerwaniu kontaktu, zerwaniu regularnych spotkań czy rozmów. Jest to karta gwiazd, która przynosi szczęście, przynosi nadzieję i mówi o tym, że coś będzie dobrze, że coś wyjaśni się pozytywnie, coś rozjaśni się. Czyli tutaj karta ta mówi również o głębokiej spirytualności. Dlatego Państwo teraz patrzą tutaj w karty, szukają rozwiązań właśnie w oraklu miłosnym, ponieważ wchodzą Państwo w głębie właśnie przemyśleń, w spirytualność, w jakieś wskazówki od wszechświata, w magię. I to właśnie mówi o Waszej głębi, że szukacie ponadwymiarowych rozwiązań dla Waszych problemów związkowych, emocjonalnych. Kochani, ta karta jest pozytywną kartą, czyli to, co Wy macie w głowie jako osoby pytające, jest oczywiście potrzeba i chęć wyjaśnienia tych konfliktów, tych ciężkich, obciążających Was, obarczających spraw. Macie tutaj w głowie nadzieję i oczekujecie właśnie na to, by partner do Was przyszedł, czy zadzwonił, napisał i próbował wyjaśnić między Wami różne sprawy, które wyszły właśnie jakoś niezbyt dobrze między Wami. Czyli jasność spraw, wyjaśnienie spraw. To właśnie jest w Waszej głowie i to tego pragniecie. Co jest w głowie partnera, kochani? Również partner szuka rozwiązań. Pragnie otworzyć się na Was i pragnie otworzyć tutaj jakąś widocznie nową szansę, nową drogę, by się z Wami skontaktować, by porozmawiać, wyjaśnić tutaj zaistniałe sprawy. Partner pragnie właśnie tu mentalnie otworzyć się na Was, na kontakt z Wami, na naprawienie spraw, na nowy etap być może. Pragnie otworzyć, czyli zacząć jeszcze raz z Wami komunikować, jakąś nową próbę podjąć, byście się po prostu dogadali. Czyli partner w głowie myśli o perspektywie nowego początku z Wami, otwarciu się i otworzeniu tych kolejnych drzwi, kolejnej szansy, kolejnej próby na relacje z Wami. Myśli być może tutaj o krokach, jakie ma podjąć, o właśnie próbie
otwarcia nowej komunikacji. Zobaczmy, kochani, co macie w sercu. W sercu u Was jest nadzieja na dobre potoczenie się spraw, na rozwiązanie pomyślne wszystkich problemów, na jakąś przemianę w pozytywnym tego słowa znaczeniu, na powiedzeniu właśnie tutaj jakiejś prawdy, co zaburzyło Waszą relację, czego oczekujecie, powiedzeniu właśnie Waszych najgłębszych uczuć z głębi serca, by coś się tutaj u Was w związku zmieniło na lepsze. Być może pragniecie właśnie dużej przemiany w tej relacji, w taki sposób, by nie było już nieporozumień. To jest Wasza karta, ponieważ karta ta przedstawia właśnie energię kobiecą, być może spod znaku wagi, bliźniaków lub wodnika. Jeśli nie, nie trzymajcie się tego tak kurczowo, to jest to karta właśnie pragnienia o przemianach i zmianach na pozytywne w tej sytuacji, w której teraz jesteście, gdzie nie macie kontaktu, gdzie tęsknicie, pragniecie, by się to zmieniło i by sprawy po prostu potoczyły się pomyślnie dla Was. Partner ma w głębi serca jakiś niepokój, lęk, frustrację, jakiś konflikt, jakiś bardzo duży niepokój, chaos, jakieś może roztargnienie, bardzo duży niepokój, czy zdoła naprawić jeszcze raz tą relację. Bardzo duży właśnie lęk, czy ta relacja już w tej chwili nie dobiegła na pewno definitywnie końca. Również troszczy się partner o to, czy będzie mógł naprawić ten związek uczuciowy i emocjonalny. Wie, że jest w tej chwili sytuacja chaotyczna, nieuporządkowana, niewyjaśniona. I to obarcza, zadręcza wręcz, niepokoi, frustruje jego serce. Partner w sercu czuje roztargnienie, lęk, rozżalenie, niepokój. Właśnie bardzo się trwoży wręcz. Czy jest jeszcze coś tutaj do uratowania? Czy zdoła jeszcze raz uporządkować tą sytuację, w której się teraz znaleźliście? Czyli bez kontaktu, bez regularnych spotkań, bez wyznań miłosnych. Bardzo, bardzo duży tutaj niepokój, lęk w sercu partnera. Strach. Strach również w jego sercu przed kłótniami. On nie chce się sprzeczać, nie chce już mieć kłótni z Wami. Chciałby uporządkować te wszystkie właśnie jakieś między Wami problemy, do których doszło. No ale tak jeszcze jak mówiłam już, powtarzam, że ma ogromny lęk, czy to się w ogóle uda, czy to nie jest za późno, czy da się jeszcze coś naprawić. Zobaczmy teraz Wasze zamiary. Wasze, jeśli chodzi o osobę pytającą, Wasze zamiary są uczciwe. Wierzycie w to, że prowadzi Was anioł stróż, wszechświat. Być może jakaś Boża siła, aniołowie. Tutaj jesteście jakby kierowani
tym partnerem, by dalej próbować, by się czegoś uczyć. Być może jest to wasza bratnia dusza, ktoś ważny dla was, gdzie czujecie bardzo duże duchowe powiązanie, duchową komunikację, pomimo tego, że nie macie ze sobą realnego kontaktu. Jakbyście ufały tutaj waszemu aniołowi, Bogu, Wszechświatu, jakbyście wierzyły w to, że wasz związek jest ważny, niepowtarzalny i że należy o niego jeszcze raz zawalczyć, że należy mu dać jeszcze raz jakąś szansę. Wierzycie również, że ten związek jest wartościowy i że opłaca się i ważne jest, by trzymać się tego związku, tego partnera i jeszcze raz zawalczyć, żeby się udało, żeby jeszcze raz spróbować i żeby nie żałować, że się czegoś ważnego właśnie tutaj przegapiło. Zamiary macie więc bardzo uczciwe, chcecie walczyć jeszcze raz o ten związek. Zobaczmy tutaj, kochani, co partner ma w planie do was. Jego zamiary są na pewno również pozytywne, ponieważ chce kontaktu z wami, komunikacji, chce mądrze wyjaśnić te jakieś sprawy, już jakby chciał od razu właśnie iść do was i zawrzeć z wami kontakt, pokój, mądrze porozmawiać. Tak jakby wysyłał już do was wiadomość, jakby już od razu teraz chciał z wami kontaktu, rozmowy. Niepokoi się, myśli, planuje właśnie szybki kontakt z wami. Tutaj jeszcze, kochani, to co widzę, na pewno przyjdzie jakaś wiadomość od partnera. Po jego stronie, na dnie talii kart Lenormanda widzę list, co oznacza komunikację poprzez pisanie, być może telefon lub e-mail, SMS. Na pewno tutaj będzie jakaś inicjatywa ze strony osoby, o której myślicie, z którą nie macie teraz kontaktu i za którą bardzo tęsknicie. Ta osoba skontaktuje się z wami. I to w czasie szybkim, o czym mówią właśnie zamiary tej osoby, o której pytacie. Tak jakby ta wiadomość już do was właśnie szła. Już była w drodze, w planie właśnie osoby, o którą pytacie. Czyli na pewno przyjdzie tutaj wiadomość. Jeśli chodzi o was, to głównie potrzebujecie stabilizacji. Waszym tematem, który ukazuje się tutaj na dnie kart Lenormanda, jest zbudowanie czegoś stabilnego. Relacja, która będzie miała kontynuację. Czyli wy chcecie inwestować tylko w jakiś związek czy w partnerstwo, który da wam absolutną stabilizację, bezpieczeństwo, poczucie trwałości. Taki plan i takie marzenie, takie życzenie właśnie macie. Stabilność jest najwyższym, najważniejszym tematem właśnie dla was. Czyli pragniecie, by ta relacja nie tylko się wyklarowała, ale by była w końcu stabilna. Dobrze, kochani. Też widzę u was takie zrezygnowanie. Widocznie też po obu stronach tego lustra widzę jakieś zrezygnowanie, smutek, rozczarowanie, negatywne myśli, niewiarę w siebie, niewiarę w ten związek, przegapienie następnej szansy,
życie wspomnieniami sentymentalnymi, jakimiś tutaj marzeniami, rozmyśleniami, żal po utracie czegoś, po zakończeniu czegoś i niedostrzeganie tej ostatniej szansy, która jeszcze jest między wami, którą los podsuwa wam tutaj na tacy pod nos, lecz nie widzicie tej szansy, ponieważ pogrążacie się wręcz w smutku i w jakimś pesymizmie, negatywnym myśleniu. Przez to przegapicie następną szansę. I po prostu trzeba wyjść z tego negatywnego myślenia, z tego smutku, który macie, i aktywnie tutaj jeszcze raz dać szansę temu związkowi. Wyjść z tej pasywności i smutku i negatywnego myślenia. To jest bardzo ważna wskazówka. Kochani, co was łączy? Zobaczmy w kartach Tarota. Łączy was to, że chcecie podjąć oboje jakiś krok właśnie w stronę związku, w stronę tej relacji, w stronę walki aktywnej, walki ognistej o ten związek. Czyli myślicie, planujecie, chcecie zawalczyć o ten związek. To was łączy. Łączy was również Królowa Pentakli, czyli chcecie zbudować oboje coś stabilnego. Oboje potrzebujecie stabilności. Oboje pragniecie być dobrymi partnerami, przedsiębiorcami, mieć po prostu bezpieczeństwo również w związku, w zawodzie, w finansach, we wszystkich tych dziedzinach. Potrzebujecie bardzo dużo bezpieczeństwa, pewności i macie dość już takich tych sytuacji on-off, czyli powrotu i bycia razem i znowu zrywania, odchodzenia i znów powrotu. Macie dosyć takiej sytuacji. Królowa Pentakli mówi o potrzebie stabilności, potrzebie integracji na każdym poziomie, właśnie czy z naturą, czy ze swoimi tutaj wartościami, czy z potrzebą bycia dobrą partnerką, dobrą, pracowitą żoną, dobrym pracownikiem, także dobrą szefową, zgodna ze swoim wnętrzem, ze swoimi wartościami i naturą. Taką potrzebę macie tutaj oboje, kochani. Zobaczmy orakel miłości. Co pokaże orakel miłości? Jakie są miłosne energie u was, pomiędzy wami? Co was łączy? Łączy was romantic feelings. Romantic feelings, czyli romantyczne uczucia, romantyczne odczucia. To was łączy. Oboje macie romantyczne uczucia do siebie, silne emocje. Your feelings are real and worth exploring. Czyli wasze odczucia, które macie oboje do siebie, są realne. I one są silne. Egzystują naprawdę. I eksplodują wręcz. Także te odczucia, które w sobie macie, nie są jakąś iluzją lub wymysłem. One są naprawdę egzystentne. Attraction. Tutaj jest ważne, byście tą romantyczną miłość, którą czujecie w sobie, odczuwali i delektowali się nią głęboko.
byście każdy moment piękny tej romantycznej miłości, byście właśnie głęboko odczuwali, delektowali się nią, czuli ją bardzo głęboko. To jest ważne i to, tą miłość właśnie czujecie oboje. To dotyczy Was obojgu, ponieważ zapytałam, co Was łączy. Czyli łączy Was to, że oboje czujecie tutaj głęboką miłość, jakieś uczucia, emocje i powinniście się napawać, delektować tą miłością, cieszyć z tych głębokich właśnie tutaj odczuć. The world, czyli świat. Kochani, świat mówi o tym, by otworzyć się na coś nowego. Świat może również mówić o tym, że świat stoi przed Wami otworem, jeśli Wy również otworzycie się na świat. Nie będziecie się bali, blokowali, ciągle przerywali. Tylko otworzyli swoje serce, duszę, swoją głowę i otworzyli się na świat, czyli na nowe doświadczenia, na nową drogę, na nowe wibracje, na nową szansę. Jeśli weźmiecie sobie do serca wszystkie te wskazówki kart, by właśnie dać sobie jeszcze jedną szansę, coś wyjaśnić, poczuć w sobie miłość, romantyczne uczucia, zbudować coś stabilnego, zrobić aktywny krok w stronę tego związku, poczuć w sobie romantyczne uczucia, wyjaśnić, uporządkować tutaj Wasze sprawy, wierzyć w to, że jest to związek ważny dla Was, otworzyć się jeszcze raz, zacząć od zera, spróbować jeszcze raz i wtedy świat stoi dla Was otworem. O tym mówi ta karta. Kochani, jeszcze jedną kartę wylosowałam, co partner, o którego pytacie, chce Wam powiedzieć. Wypadła mi karta z oraklu miłosnego Erfolg, czyli sukces. Hab Vertrauen. Es wird ein Happy End auf der ganzen Linie geben. Czyli miej zaufanie. Przyjdzie Happy End, czyli przyjdzie dobre zakończenie na całej linii. Czyli kochani, otwórzcie się, wyjaśnijcie sprawy, wierzcie w jeszcze jedną dobrą szansę. Zaufajcie, że wszystkie sprawy potoczą się dobrze. Myślcie pozytywnie. Delektujcie się tymi pięknymi uczuciami romantycznymi, które w sobie oboje macie. Otwórzcie się na świat. Wierzcie, że Anioł Stróż czuwa nad Waszym związkiem. I przyjdzie sukces. Miejcie zaufanie. Przyjdzie happy end. Wszystko ułoży się dobrze. Wszystko ułoży się być może. Wyklaruje. Ułoży po Waszej myśli. Tego Wam życzę z całego serca. Właśnie tego sukcesu. Tego Erfolg, sukcesu. Tego dobrego rozwiązania spraw. Jeśli tego pragniecie, jeśli o tym myślicie, tego Wam życzę, oczywiście również sobie, by sprawy dla nas w najbliższym czasie wyjaśniły się i przybrały właśnie tutaj pozytywny bieg. Wszystkiego dobrego, kochani. Czekam na Wasze komentarze,
lajki, subskrypcje, nowych widzów, nowych subskrybentów. Dziękuję, kochani, bardzo i do usłyszenia na moim kanale już wkrótce.